Jest 18 minut po godzinie 12. Przy mikrofonie Michał Jędryka. Gośćmi radiokonferencji są dzisiaj politycy Pomorza i Kujaw. Pan poseł Dariusz Kurzawa, Koalicja Polska, PSL, Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan poseł Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan senator Antoni Mężydło, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I pan Tomasz Rega, Prawo i Sprawiedliwość, szef bydgoskich struktur. Dzień dobry. Pierwszym tematem, który chciałbym panom zaproponować w tej dyskusji, jest rozpoczynająca się kampania prezydencka. W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy. Zdjęcie z ciemną sylwetką prezydenta na tle jasnej biało-czerwonej flagi obiegło internet i były takie komentarze. Opozycja też musi się tego nauczyć, jeśli chce wygrywać wybory. Tak to skomentował dziennikarz Rzeczpospolitej, a więc gazety mającej do prezydenta Dudy i rządzącej prawicy zdecydowany dystans. A Róża Thun widzi to inaczej. Mówi: wielkie show za wściekłe pieniądze, a na onkologię się obcina. Nie mogło mi się to podobać. Zapytam więc panów z Prawa i Sprawiedliwości, jak panom się podobała konwencja prezydenta. Konwencja była rzeczywiście imponująca. W wielkim stylu, można powiedzieć, w takim trochę amerykańskim sznytem. Zresztą to już nie pierwsza konwencja świetnie zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Naprawdę opozycja rzeczywiście, ja te głosy krytyczne przyjmuję jako głosy zazdrości. Ale oczywiście zobaczymy, jak będą przebiegały te inne konwencje, które jeszcze się nie odbyły. I myślę, że jest to dobry wzór, jak można konwencję przeprowadzić. Oczywiście najważniejsze jest też atmosfera, która tam była, i także to, co się z tą konwencją wiąże. Atmosfera była fantastyczna, parę tysięcy osób, bo to jest istotne, bardziej istotne jeszcze od tego, o czym pan redaktor powiedział. Nastrój bojowy, ale też i podniosły. I wreszcie ciężka praca do wykonania, którą pan prezydent zapowiadał. Wsiada do Dudabusu, jeździł zresztą przez całe 5 lat po Polsce, podróżował po Polsce. Był, tak jak obiecał, we wszystkich powiatach. Jeżeli nie był gdzieś w kampanii wyborczej, to uzupełnił w czasie sprawowania władzy. Niezależnie od wielu przecież wizyt zagranicznych, wielu innych obowiązków, to tak to w praktyce wyglądało. Prezydenta było można przecież oglądać i spotykać również i w naszym regionie. Ja pamiętam spotkania w różnych częściach naszego województwa. Patrzę na posła Kurza, więc przypomina mi się chociażby Mogilno, gdzie był pan prezydent, ale także... No i Kruszwica też. I Kruszwica oczywiście, ale także był na przykład sadzić drzewka, tak jak zresztą i wielu innych polityków po tej strasznej tragedii, do której doszło w naszym województwie i wielu, wielu, wielu innych miejscach. Więc to było bardzo pracowite 5 lat, natomiast oczywiście teraz będzie bardzo intensywne i bardzo pracowite już niecałe 100 dni do wyborów. Tak. Pan poseł użył takiego sformułowania: bojowy nastrój, i w tym boju, w tej walce prezydent urzędujący Andrzej Duda ma zdecydowaną przewagę. Niemniej jednak opozycja na pewno nie odpuszcza i ma nadzieję na wygraną. Jak to widzi pan senator Mężydło? Nie, no tutaj to, co powiedział Tomasz Latos, może i się zgadzać, że rzeczywiście ona była tam w amerykańskim stylu i tak dalej, natomiast po co? Tam nie było przesłania w tej kampanii, w tej konwencji tutaj wyborczej, ze względu na to, że ani hasła nie było. To trochę mi przypomina naszą kampanię wyborczą sprzed 5 lat. Myśmy się też chwalili osiągnięciami, a szczególnie nasz kandydat Bronisław Komorowski, wtedy urzędujący prezydent, no był zadowolony, że to był złoty wiek i tak dalej. Prawo i Sprawiedliwość wczoraj też się chwaliło z dokonaniami. Natomiast w kampanii wyborczej to nie chodzi o to, żeby się powiedzieć, co się zrobiło, albo jak jest wspaniale i tak dalej, tylko co się chce zrobić przez te następne 5 lat.
I tutaj nie było ani ze strony prezesa, nie było żadnych obietnic ze strony rządu, mimo że wystąpił premier Morawiecki. Nie było żadnych konkretów, niczego do przodu, a ludzie tego oczekują. Ludzie oczekują raczej zapowiedzi. Po co ta prezydentura drugi raz? Po co druga kadencja Andrzeja Dudy? Tylko po to, żeby utrzymać władzę. Nawet nie było tego, co jest pewnie tak naprawdę sensem tego, żeby realizować dalej tę w cudzysłowie dobrą zmianę. No to jest potrzebna prezydentura, bo inaczej ta prezydentura może zostać wyhamowana. A widać wyraźnie z sondaży, że stuprocentowym kandydatem nie jest Andrzej Duda. I mimo, że tutaj prezes Kaczyński zachwalał przymioty Andrzeja Dudy i jego osiągnięcia życiowe, to jednak no widać wyraźnie, że będzie pewien problem i teraz przeładowanie, walka o te, bo jeśli chodzi o samą formę kampanii wyborczej, to ona może przynieść, ale to raczej ułamkowe części procenta podwyższenia szans i tak dalej, to ten elektorat naprawdę nie będzie zbierany tak masowo w takiej kampanii, jeżeli nie ma tutaj zapowiedzi tego, co się chce zrobić przez następne 5 lat. A tutaj ani Prawo i Sprawiedliwość, ani prezydent o tym nie powiedzieli. No to jest pytanie, to co pan senator był uprzejmy zauważyć, to jest pytanie też nie tylko o samą kampanię, ale i o samo postrzeganie prezydentury. Czy prezydentura jest postrzegana przez Polaków przede wszystkim wizerunkowo, czy prezydentura jest postrzegana programowo, jako mająca też pewne cele polityczne do zrealizowania, jak panowie to widzą? Ja myślę, że jeżeli mogę też jeszcze do tego odnieść, to na przedstawienie poszczególnych zadań, poszczególnych elementów programu będzie jeszcze czas. Będzie o tym prezydent mówił w czasie tej kampanii wyborczej. Teraz jeden element został podkreślony. Było to powiedziane właśnie na konwencji. Oczywiście nie przez samego prezydenta, tylko wydaje mi się, że przez premiera i przez prezesa, ale też i przez panią poseł, a wcześniej premier Beatę Szydło. Mianowicie do tego, aby realizować pewne elementy programu Prawa i Sprawiedliwości, aby możliwe było to, co się stało, te różnego rodzaju programy socjalne, różnego rodzaju inne działania i reformy, bez przynajmniej życzliwego prezydenta, wydaje się to niemożliwe. Prezydent oczywiście zawetował więcej ustaw, dwa razy więcej ustaw niż Bronisław Komorowski, więc to też pokazuje, że jest tam czasami pewna refleksja potrzebna dla rządzących w parlamencie i w kancelarii premiera, aby że ktoś patrzy trochę inaczej na pewne zadania, które są wykonywane. Natomiast te kluczowe programy miały wsparcie ze strony prezydenta. 500+, czy wiele innych podobnych zadań i bardzo dobrze, bo inaczej byłoby to niemożliwe do wprowadzenia, czy obniżka wieku emerytalnego chociażby. Więc oczywiście trzeba było o tym mówić, to było powiedziane, dalej oczywiście będziemy jeszcze o tym mówić, czy pan prezydent będzie o tym mówił w czasie kampanii. No tak, ale panie redaktorze, ale to, o czym mówi poseł Latos, o tych osiągnięciach dobrej zmiany w tym, to nie są kompetencje prezydenta. Prezydent tylko nie zawetował. Ale one były, panie pośle, ale 500+ było popierane przez wszystkie kluby. No może poza... Nie przez wszystkie. No, poza Nowoczesną, ale tylko części Nowoczesnej nie popierała. Tak, ale przez Platformę natomiast już nie. Były popierane. Jak pan zobaczy na głosowania. Natomiast do kompetencji i prerogatyw prezydenta należy między innymi polityka zagraniczna. On współuczestniczy w polityce zagranicznej. Powinien również, jeśli chodzi o obronność, też mieć jakieś znaczenie, większe ma znaczenie, bo tutaj też są pewne prerogatywy. Panie senatorze, muszę panu powiedzieć, uzbrojenia i obecności armii amerykańskiej muszę panu powiedzieć, że jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to tak złej polityki zagranicznej jeszcze nigdy nie mieliśmy, jak teraz.
Pan poseł Dariusz Kurzawa. Super, dziękuję serdecznie, bo tak widzę, że tą scenę polityczną, te dwa największe ugrupowania chciałyby zawłaszczyć na wszystkich polach. Ja powiem tak, że jeżeli chodzi o tą kampanię wyborczą i także o to, co miało miejsce w sobotę, czyli konwencja Prawa i Sprawiedliwości, no ja zazdroszczę jednego, tych pieniędzy, które na to zostały położone, bo według różnych źródeł około 2 milionów złotych na jeden dzień spotkania, to naprawdę to są potężne pieniądze i to pokazuje skalę zaangażowania środków finansowych także po stronie Prawa i Sprawiedliwości. To nie takie na podstawie są, czego pan to mówi, bo Tomek, ja nieraz różne rzeczy organizowałem i byłem przy organizowaniu, wiem ile takie rzeczy kosztują, także potężne pieniądze położyliście na to, ale ja tobie nie przerywałem. Pozwól się wypowiedzieć, ale będziesz mógł to na pewno skomentować. Potężne pieniądze zostały położone na tą konwencję, na kampanię również. Tak naprawdę to wygląda to troszeczkę jak walka Dawida z Goliatem, ale chciałbym przypomnieć, że Dawid z Goliatem wygrał i mam nadzieję, że również tak stanie się w naszym przypadku, jeżeli chodzi o Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo jest to jedyna nadzieja dla Polski, żeby przywrócić normalność, żeby to był prezydent wszystkich Polaków, a nie tylko jednego ugrupowania. Nie osoba, która podpisuje bez chwili zawahania wszystkie uchwały i decyzje tylko i wyłącznie rządzących w tym kraju. Nie wiem, raz chyba tylko prezydent coś zawetował. Raz? Też, 9 razy. Tak? O, to rzeczywiście to chyba przegapiłem, bo były to jakoś mało ważne sprawy. Wracając do całej tej sytuacji, oczywiście kampania zapowiada się bardzo ostra i krwawa wręcz, bo to, co już zaczyna się dziać, a tak naprawdę dopiero rozpoczynamy, to wskazuje na to, że tu będzie rzeczywiście, to będzie walka. To nie będzie konkurowanie ze sobą, ale to będzie wręcz walka i to na wszystkie dozwolone środki. A to źle też świadczy o naszej polityce i też źle o tym, o kulturze politycznej. Zresztą mieliśmy obraz tego na ostatnich posiedzeniach Sejmu, bo ten gest pani poseł to jest tylko symbol tego, co tam się dzieje, bo tak naprawdę to jest z jednej i z drugiej strony niesamowity wrzask i tak jak mówiłem już to niejednokrotnie, dać komuś maczugi, to gdyby nie PSL i Konfederacja w centrum, to by się chyba posłowie Platformy i PiSu pozabijali na tej sali, bo tak to wygląda. Także no szkoda, nie takiej polityki byśmy chcieli, nie takich kampanii. Ja też od razu nie wskazywałbym tutaj wygranego, bo pamiętamy, że przecież poprzednio pan prezydent Komorowski też wydawał się takim zdecydowanym liderem i wygranym. To nie mój w razie czego, także spokojnie. I okazało się, że te sondaże, ten wyścig był bardzo złudny i okazało się, że człowiek, który był skazywany od początku na porażkę, zdecydowanie wygrał i liczymy też, że teraz tak będzie, że wreszcie coś zmienimy w naszym kraju, bo to jest też dla takiej higieny i też dla dobrych obyczajów demokratycznych byłoby dobre, gdyby nie władza była w jednym ręku, bo tak naprawdę władzy tutaj nie dzierży ani premier, ani prezydent, tylko jedna osoba, prezes Kaczyński. I tak naprawdę mamy postępującą dyktaturę, to o czym mówi się głośno już w tej chwili w mediach. Ja musiał się odnieść do tych 2 milionów, o których pan poseł mówił. Ja nie wiem, na podstawie czego pan ma te wyliczenia. Natomiast podobnie jak tutaj panowie, nie raz, nie dwa konwencje organizowałem i to nie wierzę, że takie środki były tam przeznaczone. To jest dużo, dużo, panie pośle, przestrzelone. Natomiast jeśli... No nie wydaje mi się. Sam wynajem sali panie to pośle, to były jeżeli pieniądze. Ja lubię pracować na dokumentach, jak pan będzie miał dokument, fakturę, że Prawo i Sprawiedliwość podniosło 2 miliony... Prawo i Sprawiedliwość na pewno mi te dokumenty pokaże. Jestem z tym 100% przekonany. A poza tym to powiedzmy też jasno, że mówimy o pieniądzach z subwencji, tak? Przed chwileczką pan apelował, panie pośle, do pana posła Latosa, aby sobie nie przerywać. W tej chwili ja musiał do pana o to zaapelować. Oczywiście. Nie wierzę w te 2 miliony i uważam, że to jest bardzo mocno przestrzelone. Natomiast jeśli mówimy o tych znakach, symbolach, powiedzmy sobie szczerze, no tutaj pan poseł mówił o posłance Lichockiej. Niedobry znak, niedobrze, że to się stało, ale takie znaki są po obydwu stronach barykady. Ja tylko przypomnę, iż o wiele większym moim zdaniem znak w takim sensie dokonała pani poseł Gajewska w 2018 roku. Wtedy to na Facebooku nagrała filmik i też za pośrednictwem Facebooka udostępniła, gdzie
pokazuje podrżnięte gardło. Oczywiście ręką to robi. No to jest bez wątpienia. I mówi, że to spotka działaczy PiS-u i wszystkich sympatyków, kiedy Platforma przejmie władzę. Czyli tu bym apelował o taki rozsądek zarówno i po jednej, ale też i po drugiej stronie barykady. No właśnie, jeśli chodzi o tę kulturę polityczną, to nie trzeba szukać tak daleko, bo to, że w kampanii wyborczej i tej prezydenckiej również będziemy to mieli, to choćby wydarzenia w Pucku świadczą. Natomiast w cieniu tej kampanii prezydenckiej, czy wokół niej toczy się spór, który ciągle trwa, spór o sądy i nie da się, już wszyscy chyba są zgodni, że nie da się uniknąć tego, że kampania prezydencka będzie towarzyszyła temu sporowi o sądy i bardzo gorącemu etapowi tego sporu. Włączyła się w tę walkę ochoczo Komisja Europejska, chociażby w osobie pani komisarz Wery Jourovej. Z kolei prezydencki doradca Andrzej Zybertowicz zwraca uwagę, że Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości przekraczają swoje uprawnienia, bo traktaty unijne nie obejmują ustroju sądów poszczególnych państw. Czy panowie, tak jak tutaj jesteście zebrani w naszym studiu, widzicie jakieś możliwości wyjścia z tego klinczu? No jeżeli można, wydaje mi się, że wyjście będzie bardzo szybkie. Jeżeli rzeczywiście komisja nałoży na nas kary, to rząd PiS bardzo szybko się z tego wycofa, bo umie liczyć pieniądze i doskonale będzie wiedział, że wtedy, kiedy nam groziła kara, kilkaset tysięcy zdaje się to było dziennie euro za postępowanie przy puszczy i przy wycince drzew w Puszczy Białowieskiej, to bardzo szybko rząd PiS-u się z tego wycofał, bo sobie policzył, że mu się to zwyczajnie nie opłaca. Jeżeli dostaniemy kary, a tutaj zanosi się na kary już milionowe, a nie idące w setki tysięcy euro, no to wtedy uważam, że rząd PiS-u bardzo szybko się z tego wycofa. Tak jak wycofał się przecież też z ustawy o IPN-ie na wyraźne żądanie i Stanów Zjednoczonych i Izraela. Tak jak wycofywał się też z innych rzeczy pod właśnie też rygorem różnych kar z Komisji Europejskiej nie tylko, ale także po pogrożeniu palcem na przykład w sprawie Google'a, o ile dobrze pamiętam, czy innych kwestiach przez Amerykanów. Także ten rząd też potrafi klękać na kolana i zrobi to kolejny raz. Wycofa się, mam nadzieję, z tej błędnej ustawy, bo ona tak naprawdę żadnych wielkich porządków nie wprowadza. Wprowadza jeszcze większy chaos, bałagan, a nasi mieszkańcy kraju oczekują tego, że sprawy w sądach będą szybciej prowadzone, będą tańsze, a to wcale nie idzie w tym kierunku. Jest wydłużone postępowanie, koszty się zwiększyły i to nie jest dobry kierunek rozwiązań, jeżeli zabieramy się najpierw za ludzi, bo widzę, że ten system, czy ta władza zabiera się przede wszystkim za ludzi, bo widzieliśmy to zaraz po czystkach prowadzonych w różnego rodzaju instytucjach, agencjach, a teraz się zabrano po prostu za sądy. Nie tędy droga. Trzeba to było przemyśleć, porozmawiać też z nami. Przecież my proponowaliśmy normalne rozwiązania, żeby spotkać się przy okrągłym stole w sprawie właśnie tej reformy. Nikt tutaj nie chce żadnej wojny, nie chce bronić żadnej tak zwanej kasty i jakichś kradnących, nie wiem, wiertarki czy spodnie sędziów, tylko po prostu, czy pieniądze, tylko chcemy normalnej reformy, bo rzeczywiście uważamy i tutaj się zgadzamy z PiS-em pod tym względem, że wymiar sprawiedliwości należy reformować, ale trzeba to robić w jakichś wyważonych, normalnych ramach, a nie łamać konstytucję, łamać prawo unijne, które przyjmowaliśmy, które jest też dla nas obowiązujące. Nie w tym kierunku. Spokojnie, można to zreformować, ale spróbujmy tutaj porozmawiać. Zachęcamy do rozmowy, do dialogu, a nie tylko do takiego wzajemnego obrzucania się kalumniami, siania jakiejś agresji, tak jak nie ma paska w TVP bez kasty, bez sędziów, którzy kogoś skrzywdzili, programów i tak dalej. No, to nie w tym kierunku powinno pójść. Dziękuję bardzo. Co na to, panowie z Prawa i Sprawiedliwości? Czy dialog w tej sprawie jest możliwy? Czy dialog to oczywiście można prowadzić z ludźmi, którzy chcą rzeczywiście tego dialogu. My chcemy to. No, na razie słyszymy tylko deklaracja. Już ale był okrągły stół i nikt do was nie przyszedł, Tomek. Ale przepraszam, no czy ja mogę coś powiedzieć? To jest tak, że z jednej strony mówisz o dialogu, a z drugiej strony jest natychmiast straszny atak i mówienie ale rzeczy... Kogo? Ale nie PSL-u na pewno. Rzeczy nieprawdziwych. Ale nie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szanowni Państwo, po pierwsze,
ta grupa, kasta, jak zwał, tak zwał, po prostu nie chce się samo oczyścić. W tych wszystkich przypadkach, o których przed chwilą była mowa, to właśnie w ostatniej chwili, jak już nie było można, jak sąd niższej instancji podejmowały niekorzystne dla sędziego, który coś tam sobie zawłaszczył, niekorzystne decyzje, to już ostatecznie znaleźli się tacy, którzy usprawiedliwili, którzy powiedzieli, sprawy nie ma, pomyłka albo nie wiadomo co jeszcze. No i ta Izba Dyscyplinarna dla takich, dla innych spraw, dla tego, żeby przypominać, że sędziowie powinni być no wykonywaniu swojej pracy jednak apolityczni. Oni mogą i mają prawo mieć swoje poglądy, ale nie powinni, jeżeli się angażują w politykę, to powinni wtedy przestać sądzić. No nie można tych rzeczy sobą łączyć. To jest jedna rzecz. Drugą sprawą jest oczywiście to, że nie jest prawo unijne nad prawem krajowym i nawet przy podpisywaniu traktatu akcesyjnego to akurat te sprawy nie były tam regulowane i to nie wchodziło do traktatu. Zresztą nie tylko w naszym przypadku, ale także w innych krajach unijnych, gdzie przy różnego rodzaju zwracaniu uwagi to natychmiast parlament lokalny i posłowie z różnych opcji twardo podejmowali decyzje. Jakoś nie przypominam sobie sytuacji takiej, aby kłócący się z sobą i rywalizujący parlamentarzyści czy Niemiec, czy Hiszpanii, czy innych krajów przenosili te spory i te donosy na forum europejskie, a tak niestety dzieje się to w przypadku wielu krajów, wielu, przepraszam, ugrupowań, wielu posłów w Polsce. Zresztą nie tylko jeżeli chodzi o Parlament Europejski, również w Radzie Europy dzieje się podobnie. Przyznam szczerze, byłem zdumiony i zdruzgotany, obserwując ataki parlamentarzystów totalnej opozycji w Radzie Europy, kiedy atakowali i namawiali do wyostrzenia jeszcze rezolucji przeciwko Polsce całą Radę Europy. Ludzie po prostu przecierali oczy ze zdumienia, o co tutaj chodzi, że opozycja wewnętrzna, która sobie nie radzi, ma wewnętrzną frustrację, że przegrała wybory, kolejne wybory przegrała, to przenosi te wszystkie swoje, tą swoją nieporadność na forum międzynarodowe i tam sposób obrzydliwy, no tak to trzeba powiedzieć, atakuje i szkaluje Polskę. Jeżeli będzie normalnie, przecież żadni politycy nie będą się wtrącać w to coś i nie wtrącają się w to, co dzieje się w sądach. Natomiast cóż jest złego w tym, że będzie Izba Dyscyplinarna, która będzie w obrębie samych sędziów i wybrana przez sędziów, która będzie podejmowała decyzje w sprawach, które wymagają pewnych decyzji. I wreszcie w wielu krajach to dużo bardziej, dużo większym stopniu niż w Polsce, wręcz bezpośrednio politycy mają wpływ na nominacje sędziowskie, a tak jednak u nas nie jest. Wszystkie te argumenty już są dobrze, ale jeszcze ja tylko ad vocem, panie redaktorze, tak naprawdę doskonale tutaj pamiętacie o tym, że to skarżenie właśnie w Brukseli, o czym tutaj tak mówicie, czy donoszenie na Polskę rozpoczął PiS po wyborach samorządowych w 2014 roku. I to od tego momentu się zaczęło, że nasze problemy przenieśliśmy z Polski do Brukseli. Także jeżeli zaczynamy krytykować opozycję, to uderzmy się sami we własne piersi, bo sami to zaczęliście wtedy, kiedy byliście jeszcze opozycją. Dobrze, ale niezależnie od tego, czy to będzie uderzanie się w piersi własne czy cudze, chciałbym zapytać panów z opozycji, czy naprawdę chcieliby panowie, żeby doszło do tej sytuacji, że Polska byłaby obłożona tymi karami z Unii Europejskiej finansowymi. Czy to rozwiązałoby problem, czy to rozwiązałoby sytuację polityczną? Jeszcze może pan senator Mężydło, bo dawno się nie wypowiadał. Tak, ja myślę tutaj, że
Akurat jeśli chodzi o te kary, to tutaj bym się zgodził z panem posłem Kurzawą, że rzeczywiście może być to element taki, że zmusi to PiS do wycofania się, tym bardziej, że tu jest jeszcze jedna okoliczność, która daje taką możliwość, żeby odejść od tego bez utraty większego honoru, bo Prawo i Sprawiedliwość na tym punkcie jest bardzo czułe, ze względu na to, że ta ostatnia ustawa, ustawa kagańcowa, jest forsowana przez jedno tylko środowisko Zjednoczonej Opozycji, przez Solidarną Polskę i niektórzy, nie wszyscy są zadowoleni w tym obozie Zjednoczonej Prawicy z tych reform, ze względu na to, że one idą bardzo radykalnie i spotykają się z ogromną krytyką. Tutaj jeszcze bym chciał zauważyć jeden wątek, że ta sprawa łączy się, sprawa sądów łączy się również z pierwszym tematem, o którym mówiliśmy, o wyborach prezydenckich. Ze względu na to, że tutaj w tym sporze między posłem Latosem i posłem Kurzawą i jeśli chodzi o ilość zawetowanych ustaw, to myślę, że obydwaj panowie macie rację, ze względu na to, że rzeczywiście wiele technicznych wet do ustaw wykonał prezydent Duda, pewnie więcej, tak jak żeście to policzyli, dwukrotnie więcej niż Bronisław Komorowski, natomiast jedna, o której mówił, że była jedno weto, o której mówił poseł Kurzawa, no to było to znaczące, to, które leżało najbardziej w kompetencji, tak, właśnie, ze względu na to, w kompetencji prezydenta, ze względu na to, że prezydent jest strażnikiem konstytucji, tak. I te wasze wszystkie ustawy idą wbrew konstytucji. One są niekonstytucyjne, a poza tym są niezgodne z orzeczeniami Sądu Najwyższego. Także z tego musicie się wycofać i najprawdopodobniej tak to będzie wyglądało. I tu nie chodzi, panie pośle Latos, tylko o to, jak reguluje kwestie traktatów międzynarodowych nasza konstytucja, że tam prawo polskie jest przed prawem unijnym i tak dalej. Również, jeżeli chcemy być w wspólnocie europejskiej, w Unii Europejskiej, to nie możemy nie przestrzegać pewnych standardów dotyczących praw człowieka. Ze względu na to, że na przykład Turcja, która jest bardzo bliska i pewnie jest ze względu na swój potencjał gospodarczy, potencjał militarny, jest bardzo atrakcyjna dla Unii, to ze względu właśnie na nieprzestrzeganie standardów europejskich, tylko jeśli błagam, chodzi o prawa człowieka, ona prawdopodobnie nie ma szans nie na to, żeby znaleźć się w Unii Europejskiej. Także, że z tym poczekajmy. No pewnie, że nikt by nie chciał, żeby Polska została ukarana zmniejszeniem dotacji i tak dalej, ale najprawdopodobniej już w nowa perspektywa unijna 2021-2027 już pieniądze będą zależały, wypłacalność tych pieniędzy będzie zależała od przestrzegania praworządności, bo o tym się powszechnie mówi. No tak, tylko że my tą praworządność przestrzegamy, a o tym, czy coś jest zgodne z konstytucją, czy nie, nie decyduje Sąd Najwyższy, tylko Trybunał Konstytucyjny. A jeszcze jedno chciałem powiedzieć, panie pośle, jest szansa wycofania się z tego. Mówmy jasno do naszych słuchaczy i wreszcie, bo poseł Kurzawa przywołał przykład chociażby Puszczy Białowieskiej. Dzisiaj po 3 latach widać, że to pan profesor Szyszko miał rację, widząc jak Kornik niszczył właśnie Puszczę Białowieską i tamta interwencja, aby pozbyć się Kornika, była całkowicie słuszna. No, natomiast zaangażowano tylko po to, żeby dopiec ministrowi czy całemu rządowi PiS-u, zawołano na pomoc, no nie wiem, Unię Europejską i jej struktury różne i wtedy doszło do różnego rodzaju decyzji, nie znając tak naprawdę istoty sprawy. Jaka jest ta sprawa, widać to dzisiaj i w innych krajach podejmowało się podobne interwencje, jeżeli trzeba było ratować drzewostan. Panie pośle, jeszcze jedna kwestia. Jeszcze chciałbym dopowiedzieć jedną kwestię. Jeśli chodzi o to wycofanie się z honorem z tych radykalnych rozwiązań, jeśli chodzi o sądownictwo, to istnieje taka szansa ze względu na to, że został złożony projekt senacki, jeśli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa i ten projekt już za niespełna miesiąc będzie przyjęty przez Senat, bo to będzie na posiedzeniu Senatu marcowym już, to będzie tam 13-14 marca.
i wtedy będzie to przyjęte. Przedtem będą konsultacje społeczne, będzie wysłuchanie publiczne, jeśli chodzi o ten projekt i najprawdopodobniej to będzie takie rozwiązanie, tylko musicie się w to włączyć, panie pośle, bo nie w ten sposób, jak podeszliście do tych konsultacji, które organizowało PSL. Rzeczywiście wtedy żeście całkowicie zignorowali. Jeżeli będziecie, nie będzie tyle buty w partii rządzącej, w koalicji rządzącej, to myślę, że istnieje dobre rozwiązanie dla Polski i z tym musicie się liczyć. To jest buta, tylko to jest kwestia manipulacji, którą państwo robicie. Nie, no te rozwiązania są szeroko konsultowane i my chcemy również z wami też to konsultować. Pan Dariusz Kurzyna. Ja powiem tylko jedno słowo, bo tutaj pan poseł Latos powoływał się na Trybunał Konstytucyjny i słusznie, ale jakie możemy mieć zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego, skoro pani Julia Przyłębska spotyka się z prezesem największej partii, czyli waszej. Bywa u niego ale rozmawiamy w tej chwili o jednym z najważniejszych organów w państwie, który ewidentnie widać współdziała z rządzącą koalicją. To jest jedna rzecz. A poza tym ja byłem na sejmowej komisji, połączonej komisji ustawodawczej, bo której jestem członkiem, i Komisji Sprawiedliwości we wtorek. Pani Julia Przyłębska nawet nie raczyła przyjść, ani nikogo przysłać, żeby złożyć sprawozdanie i odpowiedzieć na pytania, które mieli do niej posłowie. To chyba nie żyjemy w takim kraju, gdzie pani prezes nie przychodzi w ogóle na takie posiedzenia. I to było naprawdę zachowanie co najmniej nieeleganckie, ale też łamiące wszelkiego rodzaju normy, które do tej pory obowiązywały w parlamencie. Ja pamiętam, jak sytuacje wcześniejsze, kiedy jeszcze kto inny był szefem Trybunału Konstytucyjnego. Pamiętam też sytuacje takie, kiedy na 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego 13 było wybranych przez koalicję PO-PSL. Wtedy wam to wszystko nie przeszkadzało. Wtedy byliście przekonani, że tych wybrani przez was sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są absolutnie niezależni. To, że prezes przez was wybrany, no bo przez tych waszych sędziów wybrany w Trybunale Konstytucyjnym, chodzący do TVN-u, mówi tam same wyłączne mądrości, jest absolutnie obiektywny i w ogóle nic wam nie przeszkadzało. Natomiast jak się sytuacja zmieniła polityczna i kto inny wybierał kolejnych sędziów, no to już widzicie problem, wszystko jest nie tak, już wszystko podajcie pod dyskusję i jeszcze na dodatek sprzedajecie w Brukseli, Strasburgu informacje, że to teraz to, wtedy to ci nasi, to mówisz, to byli obiektywni, a ci teraz to są nieobiektywni. Taka, krótko mówiąc, mentalność, myślenie Kalego, filozofia Kalego, ale niczym z słynnych komedii Chęcińskiego. Ja bym prosił, ponieważ cała Polska widziała filmiki, na których to czołówka Platformy Obywatelskiej idzie w rękę ze swojej siedziby z sędziami, między innymi sędzią Rzeplińskim, i to jest nagrane, więc tu bądźmy obiektywni i pamiętajmy o tym, że sędziowie również dosyć mocno wspierają Platformę Obywatelską. Nie przesadzajcie, panowie, z tym, że jeżeli ktoś kogoś wybiera, to ten będzie zależny od tego, kto go wybiera. To się cieszę, bo że nawet... w takim razie jest Trybunał Konstytucyjny jest niezależny. Dziękuję. Ale oczywiście, panie pośle, w jakimś stopniu jest niezależny i mamy na to dowody, bo mamy dwóch sędziów, którzy się wam zbuntowali, bo została zachowana niezawisłość w Trybunale Konstytucyjnym i to jest sędzia Pszczółkowski i sędzia Wyrembak. Oni się wam, to jest dwóch, którzy się wam postawili. I myślę, że gdyby nie ustawa dyscyplinująca, ona jest najgorsza, bo ona uderza bezpośrednio w niezawisłość i w niezależność sędziowską. I tutaj muszę panu powiedzieć, że to jest groźniejsze niż to, że wyście wybierali tych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że tutaj istnieje możliwość. Tak samo przecież ci sędziowie, o których pan mówi, o tych 13 wybranych przez Platformę Obywatelską, w wielu ustawach blokowało nam nasze reformy. No to przecież sami panowie wiecie, że tak się zdarzało. Tak samo i wy będziecie. Tak było. Chciałbym prosić panów o zakończenie tej części dyskusji, bo chciałbym jeszcze, żebyśmy chwilę podyskutowali o budżecie, który został przyjęty w
w tych dniach w Sejmie. Budżet to jest wprawdzie taka rzecz, o której trudno się dyskutuje w środkach masowego przekazu, bo to są liczby, 435 miliardów złotych. Oto jest taka liczba, która na tej wadze się równoważy, wydatki. I dwukrotnie się powtarza jeszcze ta liczba. Tak. Natomiast rzeczywiście jest to zrównoważony budżet, czym się szczyci premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że to będzie najlepszy budżet ostatnich 30 lat i że w obliczu zawirowań, które mają miejsce, Brexitu, spowolnienia w strefie euro, czy sporów handlowych między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, to będzie budżet, który powinien nas ustrzec przed perturbacjami gospodarczymi. Czy tak będzie, to zobaczymy w przyszłym roku, znaczy w tym roku już właściwie. Natomiast chciałem zapytać o pewne regionalne reperkusje tak sformułowanego budżetu i tak sformułowanych finansów państwa, bo na przykład w Bydgoszczy mamy taką sytuację, że miała być wybudowana nowoczesna hala dla lekkoatletów na obiektach bydgoskiego Zawiszy. Rząd zapewnił, że 25 milionów złotych dołoży do tej wartej 50 milionów inwestycji. Teraz się okazuje, że hala być może w ogóle nie powstanie, bo samorząd dostał mniej pieniędzy z budżetu, a w związku z tym nie będzie miał na to, żeby 25 milionów wyłożyć na budowę hali. Czy rzeczywiście tak to powinno być i czy rzeczywiście mamy sytuację, w której która jest z korzyścią dla bydgoszczan i dla sportowców? No to jest w moim przekonaniu, przykre to jest to, że polityka schodzi do samorządu. No to nie powinno być polityki, przynajmniej w ten sposób rozumianej, a ewidentnie widać, że jest tło polityczne, jeżeli chodzi o kwestię budowy hali. Więc kilka faktów. Po pierwsze, z tego co ja kojarzę, to pieniędzy jest więcej, które spływa z Warszawy do samorządu, niż to było na przykład za czasów rządów Platformy Obywatelskiej. Więc to jest pierwsza sprawa. Po drugie, jeżeli chodzi o dotacje, rząd dorzuca się jak gdyby do różnego rodzaju inwestycji, które są wykonywane lokalnie. Ja pamiętam jak, bo jeszcze nawet kwota 15 milionów złotych, to ta pozycja dotycząca hali była pozycją, no, o ile pamiętam, jedną z największych, jeśli nie największą w tamtym rozdziale środków finansowych dla całej Polski, bo przecież różnego rodzaju zadania rząd dofinansowuje w całej Polsce. Teraz zwiększono to jeszcze o kolejnych 10 milionów złotych i w moim przekonaniu, z tego co ja wiem, jak to było również w przeszłości, również za czasów innych rządów, to pokrycie około 50% jest bardzo wysokim współudziałem państwa przy tego typu inwestycjach. Więc ja bym proponował, żeby żeby samorząd zostawił jednak tą politykę i te spory polityczne, o których też zresztą tu dzisiaj mówimy, niech realizuje swoje, niech podziękuje rządowi za to, że jest możliwość, jest 10 milionów więcej tego wsparcia i tej dotacji. No wiadomo też, ceny idą w górę, więc być może z tym to jest również związane. W związku z tym lepiej byłoby, gdyby pan prezydent raczej współpracował z rządem w tych zadaniach, których rząd wspiera i przekazuje pieniądze, a to przecież są w takiej czy innej formie bardzo różne zadania. To jest kwestia oczywiście również i budującej się Astorii. To jest kwestia różnych innych zadań, które są realizowane. Również tych zadań drogowych, bo przypominam, że oczywiście trzeba napisać dobry program, trzeba aplikować później środki unijne, ale to w ministerstwie później te środki są dzielone. Tego byśmy chcieli sobie życzyć. No właśnie, ale niestety nie wyciągamy wniosków z tych samorządów, które dobrze funkcjonują. Bo najpierw prezydent Bruski i jego radni skaczą pod oknami Prawa i Sprawiedliwości zespół z KODem. My się na to nie obrażamy, bo żyjemy w demokracji, ale później
chcemy dać pieniądze, dofinansowanie, to wtedy okazuje się, że w ogóle tego pan prezydent Bruski nie chce robić, bo za mało chcemy dać. Więc tutaj jest pewna niekonsekwencja. Albo jest się wrogiem rządu i wtedy się od nas nic ewentualnie nie chce dostać, albo jak to powiedział pan poseł Latos, należy współpracować. Proszę, ja tu tylko pokażę przykład pana Zalewskiego, który świetnie współpracuje z Prawem i Sprawiedliwością. I proszę pojechać do Torunia. Pojechać do Torunia, zobaczyć, jak Toruń nam pięknie się Chciałem na koniec poprosić o półminutowe, krótkie, podsumowujące wypowiedzi. Pan Dariusz Kurzawa się zgłasza jako pierwszy. Tak, ja powiem tak, że ja się nie dziwię samorządowcom. Te wpływy wcale się nie zwiększają do budżetów. Jeżeli wliczymy to dotacje celowe w postaci 500+, to rzeczywiście te budżety są większe. Natomiast zmniejszyły się wpływy z PIT-ów w związku z tym, że młodsi przedsiębiorcy są z nich po prostu zwolnieni. Koszty podwyżek... Ale w ten sposób jest mniej pieniędzy na drogi, na różnego rodzaju inwestycje i także na dołożenie do takich inwestycji jak hala. I tak samo zmniejszają się inne wpływy. Czy na przykład przerzucenie też na samorządy... Panie redaktorze, jeśli chodzi o budżet zrównoważony, to pewnie ten budżet zrównoważony zostanie wykonany, bo nawet niektóre inwestycje zostaną rozliczone w tym roku, które dają pewną nadwyżkę w wykonaniu budżetu i one zostały przerzucone. Myśmy przyjmowali takie ustawy, ale to nie o to chodzi, żeby ten budżet był zrównoważony. Chodzi o to, żeby się Polska rozwijała i tutaj mamy pewne problemy. Jeśli chodzi na przykład o drogę krajową numer 10 między Bydgoszczą a Toruniem, to powinno być priorytetem bardziej niż zrównoważony budżet. I ja myślę, że tutaj kilkaset milionów czy nawet miliardów złotych na taką inwestycję bardzo by było przydatne. Tak samo jak szpital w Grudziądzu, oddłużenie szpitala w Grudziądzu. Tam chodzi o około 300 milionów złotych, żeby oddłużyć ponadregionalny szpital. No tutaj powtórzę jeszcze raz to, co mówiłem i że to jest bardzo dobry budżet i bardzo dobrze przygotowany, bardzo dobrze przemyślany, również w sensie wsparcia różnych inwestycji regionalnych, chociażby kampus Akademii Muzycznej będzie realizowany, kwestia nawet tej drogi ekspresowej jest 10, oczywiście będzie realizowana, to wszystko jest zapewnione i to postępuje. Także zapewniam Państwa, że również i pieniędzy dla samorządu, wsparcie samorządów na różnego rodzaju inwestycje lokalne, drogi wspomniane, jest ich znacznie więcej niż zarządów naszej poprzedniej. Pan Tomasz Ryga? Ja się nie mogę zgodzić z takim myśleniem, że jeśli mieszkaniec Bydgoszczy albo Torunia, naszego województwa, płaci mniejszy PIT, płaci mniejszy CIT, że te pieniądze zostają w jego kieszeni. I on te pieniądze wyda w naszych miastach, w naszym województwie. To, że mieszkańcy Bydgoszczy i Torunia mogą się bogacić właśnie dzięki temu, że są obciążeni mniejszą daniną finansową, to tylko to należy pochwalić. Dziękuję za udział w audycji, a udział w niej wzięli pan poseł Dariusz Kurzawa, Koalicja Polska, PSL, Kukiz 15. Dziękuję, miłego dnia życzę. Pan poseł Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję uprzejmie. Pan senator Antoni Mężydło, Koalicja Obywatelska. I pan Tomasz Rega, Prawo i Sprawiedliwość. Audycję prowadził Michał Indryka. Dziękuję również. Dziękuję. Polskie Radio PIK. www.radiopik.pl